Siemanko, witajcie na kanale Git. Dzisiaj z Wami Jadson i Doman, cześć! Przetestujemy dla Was soundbar Creative Stage. Nie będziemy Wam pokazywać pudełka, bo przyjechało w dość tragicznym stanie, tak więc nie ma sensu go tu nawet pokazywać. W pudełeczku znalazł się soundbar, subwoofer, pilot i kabel AUX 3,5 mm. Niestety z tym kablem są jakieś problemy. No i oczywiście znalazła się podstawowa papierologia, czyli instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. Cały zestaw prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Nasza listwa soundbarowa. Na froncie mamy metalową maskownicę. Reszta w takim tworzywie Piano Black, które palcuje się i brudzi niemiłosiernie, więc trzeba będzie to często przecierać jakąś wilgotną ściereczką. Jeśli chodzi o subwoofer, on jest wykonany z kolei z drewna i też prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Ta forma spłaszczenia, ta minimalistyczna forma naprawdę bardzo ładnie wygląda. Pasuje bardzo do telewizora dzięki temu, żeby gdzieś tam ustawić. Wymiary jednostki głównej, czyli soundbara 70x550x78 mm, z kolei subwoofer 420x115x250, soundbar waży 1,2 kg, a subwoofer waży około 3 kg. Cały zestaw nie jest zbyt ciężki, tak więc możemy go przestawiać, jeśli chcielibyśmy podpinać między komputerem a telewizorem. Nie ma żadnego problemu, montaż też jest bardzo szybki. Jeśli chodzi o naszą listwę, na prawej krawędzi znajdziemy panel zarządzania, jeśli nie chcielibyśmy korzystać z pilota. Mamy tu również gniazdo USB na pendrive do 32 GB. Na odwrocie znajdziemy gniazda takie jak AUX, gniazdo optyczne, gniazdo HDMI ARC. Tu podpinamy z kolei nasz subwoofer, kabel zasilający o długości około 1 metra. Mamy również możliwość nie tylko postawienia tej listwy, ale również powieszenia, jeśli chcemy, żeby gdzieś wisiała. Na spodzie znajdziemy dwie gumowane nóżki. No i wszędzie pełno tego tworzywa Piano Black. Błyszczy się i palcujesz go całego, popalcowałem, a dopiero go wytarłem. Dlatego on stoi i się go nie dotyka. Raz postawisz i już musi stać. Tak. Natomiast subwoofer łączymy z listwą kablem o długości 2 metrów. Subwoofer w całości, tak jak mówiliśmy, wykonany z drewna. Na froncie znajdziemy logo i bass reflex. Taki dość duży, opasły. Halo, halo, halo. No, no. Na spodzie znajdziemy cztery gumowane stópki, tak więc zapewniają one nam stabilne utrzymanie naszego subwoofera na powierzchni, na jakiej stoi. Tak, mimo że jest taki wdłużny, podłużny, to się trzyma stabilnie. Tak, jest bardzo dobrze wyważony. Jeśli chodzi o pilota, no to niestety w zestawie, przynajmniej moim, nie było do niego baterii, musiałem wkładać swoje, co jest minusem. Zapewnia nam podstawowe funkcje, jak chociaż przeskakiwanie między czterema trybami, które tu mamy dostępne, przeskakiwanie między AUX-em, wejściem optycznym, czyli między źródłami. Między źródłami, dokładnie. Możemy ustawiać za jego pomocą również treble i basy, to jest bardzo fajne. Możemy od razu wymutować cały zestaw jednym przyciskiem. Możemy również obsługiwać połączenie Bluetooth poprzez pauzowanie, przewijanie piosenek, tak więc bardzo fajnie i duży plusik za to. Creative na swojej stronie udostępnia nam naprawdę sporo informacji o tym zestawie. Wiemy na przykład, że moc wyjściowa jednostki głównej to 2x20 W, subwoofera 40, więc łącznie mamy 80. Jeszcze też moc szczytowa jest podana 160 W, ale kto to widział, kto to słyszał. Pasmo przenoszenia 55 Hz, 20 kHz. Jest to system według specyfikacji typu 2.1, a ja bym bardziej powiedział 1.1 niż 2.1. Stosunek sygnału do szumu 72 dB. No i myślę, że jeszcze warto powiedzieć, że mamy tutaj Bluetootha 2.1. Tylko 2.1. No i szkoda, że tylko 2.1. No ja Ci powiem, że ten Bluetooth 2.1, ja nie miałem z nim osobiście żadnych problemów. W mieszkaniu nie rozłączało mnie, tak więc jest to zestaw stacjonarny, a nie głośnik przenośny, żebyśmy musieli mieć tu Bluetooth 4.2 i wyższy. To, co mi się nie podoba na chwilę obecną, jest to stosunek sygnału do szumu, bo zdarza się, że jeśli mamy listwę podgłoszoną na maksa na telefonie czy w telewizorze troszeczkę ciszej, no to niestety między dialogami słychać szumy. Słychać, jak piosenki kończą się albo zaczynają jakieś takie z ciszą, powiedzmy, albo jakieś przerwy są, no to faktycznie ten szum przeszkadza.
Tak. Sprawdzaliśmy również maksymalną głośność tego zestawu. Jest to w okolicach 95 dB. Jeśli podniesiemy wysokie tony, no to osiągamy w okolicach 98 dB. Troszkę więcej. Opowiadaliśmy o wyglądzie zewnętrznym, opowiedzieliśmy o specyfikacji, tak więc należałoby troszeczkę posłuchać. Posłuchajmy Shadows Third Prototype. Klimatu Niviro, Get My Love. Tak jakbyśmy sobie jakiś film oglądali, powiedzmy. No wiadomo, jaki my film oglądamy. Albo gramy, albo co gramy. Powiem ci, że chciałem uruchomić jeszcze takie dźwięki, żeby trochę właśnie o tej szczegółowości porozmawiać, bo tutaj słychać, że naprawdę jest dobrze. Tak, szczegółowość w tym kreatywie jest bardzo dobra, zwłaszcza jeśli sobie przeskoczymy, tak jak ja teraz, na gaming, tych strzałów będzie więcej aniżeli w muzyce czy w jakichś innych trybach. No naprawdę zestaw jest godny uwagi. Godny uwagi jest też to, że jak na soundbary, takie soundbary, które naprawdę potrafią bardzo przyjemnie brzdąkać sobie, to nie nadszarpnie aż tak bardzo naszego budżetu. Tak, bo Stage w tym momencie dostępny jest w cenie 400 zł. Jest to cena sugerowana, czasami zdarzają się jakieś promocje, więc niedawno widziałem go za 299 zł. Za tą cenę, no to jest po prostu bajka. Czyli co, nadaje się do tego, żeby słuchać na nim muzyczkę, niezależnie od tego, jaki gatunek, ale jak nastawiamy się na coś z bardzo szeroką sceną, to wtedy przemyślmy to. Nadaje się do filmów. Tak, nadaje się do gier. Świetnie. Do telewizorka się nadaje. Świetnie wypada pod konsolą, świetnie wypada pod Mi Boxem podłączonym, tak więc nie miałem tu już z nim absolutnie żadnych problemów. I żadnych opóźnień też nie było, jak... Nie, właśnie tu powiem, że miałem problem z tym kablem, który był w zestawie, bo przerywało mi strasznie na Mi Boxie. To samo było z twoim telefonem i z Mi Boxem był połączony poprzez Bluetooth i nie było absolutnie żadnych opóźnień, mimo że wbudowany jest tu tylko 2.1. Tak, ale już jak inny kabel podłączyliśmy zupełnie, to nie ma... ten problem zniknął, czyli to jest kwestia jakoś dziwna sprawa, że pod jednym działa, kabla. A pod... No ale wcale się nie dziwię, że kabel może być uszkodzony, patrząc na pudełko, w jakim do nas dotarł. No to akurat niestety firma kurierska, która dostarczała nam ten głośnik, zawiodła. Bardzo. A ja wam powiem, że jeszcze ostatnio było gorzej, bo na przykład drukarka do mnie przyjechała, która była kompletnie zalana jakimś płynem chłodniczym. W sensie pudełko było zalane. Po 3 dniach nadal nie wyschło. Nie wiem w ogóle co tu... No nie, pudełko jest w tragicznym stanie. Mimo wszystko nasz zestaw przetrwał, nie ma absolutnie na nim żadnych śladów uszkodzeń. Gra tak jak powinien. Ja jestem zachwycony tym zestawem. Powiem, że cena nawet 400 zł, ta normalna, jest świetną ceną za tak dobry zestaw. Creative Stage, wcześniej Creative Stage R testowany na naszym kanale, tam gdzie ta sama listewka basu. Tylko była, tak, bo tam była sama ta listewka, ona była trochę lepiej wykonana, bo jest jeszcze jedna rzecz, która mi się tutaj nie podoba, przyciski na boku. One są takie mocno plastikowe, tak, ale nie musimy z nich w ogóle korzystać. No ale nie musimy z nich korzystać, jak nie chcemy. Możemy to robić z pozycji pilota, który jest naprawdę rozbudowany. A z wami dzisiaj Adson i Domani.